piątym wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2 ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2023-2030. Gościem dzisiejszego spotkania jest Tatiana Nikolajewska, asystentka integracyjna, koordynatorka wolontariatu i wolontariuszka w punkcie pomocy migrantom i uchodźcom Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Witam Cię serdecznie. Witam, witam. Tatiano, wolontariat towarzyszy Ci już ponad 10 lat. Byłaś koordynatorką wolontariatu w Ukrainie w ramach rehabilitacji wojskowych i osób z Majdanu. Opowiedz nam trochę Twoją historię. No, jak zaczął się Majdan, oczywiście dla mnie to było jakby wow, że ludzie w końcu wyszli, ludzie stanęli, ludzie o czymś swoim walczą, ludzie chcą dojść do lepszej przyszłości, dostać więcej możliwości w swoim kraju, jeżeli chodzi o pracę, o życiu, o różnych działaniach. No i wszyscy wiemy, czym Majdan się skończył. Był Majdan faktycznie rozstrzelony, było zabito ponad 100 osób, było traumowanych bardzo dużo, no i ponad 300 osób na dzień dzisiejszy liczą się zaginione. I żeby jakoś poradzić, jakoś pomóc tym ludziom, stworzyliśmy taką grupę wolontaryjną, rehabilitacyjną. Do tego podczas Majdanu był u nas Automajdan, czyli my jeździli po miastach, u nas była kolumna samochodów z flagami, w których zawsze był u nas apel: dołączaj się do Majdanu, ratuj Ukrainę. No i jak zaczęła się ta tragedia na Majdanie, stworzyliśmy taki punkt rehabilitacyjny, gdzie zaczęli grupami chodzić po sanatorium różnych do dyrektorów i prosić o przyjęciu na rehabilitację ludzi poszkodowanych. Udało się nam przyjąć razem z wojskowymi, bo już się zaczęła wojna w Ukrainie na Donbasie i było bardzo dużo od razu rannych naszych wojskowych. Oni też potrzebowali rehabilitacji i w ciągu 2 miesięcy przyjęliśmy dzięki wszystkim sanatoriom Truskawca 96 osób. I to był taki wolontariat. Później wyjechałam do Polski. Koordynacja nie stawała na miejscu i nadal się przedłużała. My ciągle byli na związku telefonicznym, mailowym, koordynacja szła. I najgorsze, co dodam, co było takim pikiem tego wolontariatu, kiedy zaczęli zabierać zgony z Donbasu i trzeba było ich dowieźć do domu, zabitych naszych wojskowych, to było najgorsze. Gdzie my jechali tą kolumną i no, to było na pewno najgorsze w moim takim doświadczeniu wolontaryjnym, bo zobaczyć rodzinę, spotkać rodziny, matkę, żony, dzieci i ty wiesz, z czym ty przyjechałaś do nich, to było na pewno najgorsze, co mogło być. No i już w Polsce, jak mówiłam wcześniej, koordynacja się nadal szła. No i wybuchła wojna, pewna skalowa w Ukrainie i z pierwszego dnia znowu zaczął się mój taki ostry wolontariat. Najpierw to było pierwszych po prostu 2 tygodnie chodziłam robić siatki maskujące. No i przyszłam do Caritasu i pewną skalą zaczęłam pracować w Caritasie jako wolontariuszka i wspierać, pomagać moich rodaków. No tak, to akurat taki dosyć trudny i no bardzo wymagający wolontariat, emocjonalny, właśnie spowodowany sytuacją, która miała miejsce i nadal ma miejsce. Natomiast jeżeli byś miała nam tak powiedzieć ogólnie, jak wygląda wolontariat w Ukrainie i czy on jest podobny do tego, który jest organizowany w Polsce, ponieważ teraz jakby tutaj działasz na terenie Łodzi i województwa. Czy on ma jakieś podobieństwa, czy jednak różnimy się w organizacji, w podejściu do tematów?
Jeżeli chodzi o porównaniu, jeżeli chodzi o 14 roku, to jakby i dziś porównać 14 rok i 22 rok Polska-Ukraina, to była ogromna różnica, ogromna. Wolontariat nie był tak popularnym w 14 roku, jakby on był, on istniał, ale było bardzo trudno. Być wolontariuszem w Ukrainie było trudno tym, że wspierali ludzi, pomagali ludzi. Ale wiesz, jeżeli tak, 22 rok, on zmienił na pewno każdego człowieka. Na pewno każdy człowiek się zmienił, i Polacy, i Ukraińcy, w tym jest różnica. Widzę w tym różnicę ogromną, bo jakoś nie było w 14 roku tak, żeby wszyscy byli razem. Nie było tak. A 22 rok, ja już widziałam, jak to odbywa się w Polsce, jak to odbywa się w Ukrainie, ono szło na równej skale. Identyczna skala zaczęła się. Nasi ludzie zaczęli więcej wchodzić w wolontariat, wspierać, pomagać. No i oczywiście tu, w Polsce, ja mam sporo Ukrainek, wolontariuszek, to i starsze pani, i młode pani, które chętnie wspierają, chętnie pomagają. No tak, to jak nawet są całe rodziny. Miałem przyjemność poznać wiele wolontariuszy, z którymi współpracuje Tatiana, i naprawdę są to bardzo ciepłe, zaangażowane i otwarte osoby. No właśnie, teraz działasz przy Caritasie. Jakie są teraz twoje obowiązki? Właśnie koordynatora, wolontariusza, co dokładnie robisz? Czym się zajmujesz? Na dzień dzisiejszy to jest taka, ja myślę, że to na pewno taka sama odpowiedzialna sprawa, którą teraz na dzień dzisiejszy się zajmuję, to jest koordynacja dla osób bezdomnych. Świetlica, koordynuję świetlicę, która znajduje się u nas na Łuczanki 108, gdzie u nas poniedziałek, wtorek i środa przychodzą bezdomni od 14 do 18. To właśnie koordynuję wolontariuszy na tą świetlicę, gdzie oni robią sobie kanapki dla ludzi, zupy podają, herbatki, gadają sobie z nimi. Także koordynacja wyjazdów na nocne patrole. Jeżeli chodzi o też wolontariuszach, to jeżdżą bardzo dużo naszych Ukrainek, oni wyjeżdżają i ja ich oczywiście koordynuję. Jeżeli chodzi o uchodźcach, o ludziach, którzy znajdują się w Łodzi, to zajmujemy się zaraz, staramy się po nowych projektach, wymyślamy nowe jakieś zajęcia, nowe działania z nimi. W czwartek 22 lutego wspólnie z Caritasem organizowałam takie spotkanie pamięci do drugiej rocznicy wojny w Ukrainie, druga rocznica pomocy Ukrainie. I to myślę, że wydarzenie się bardzo fajnie udało, bo dzięki pani Olgi Bilan, autorka, ukraińska dziennikarka, która nam dała dostęp do swojego dokumentalnego filmu Rozstrzelana Bucza. Pokazaliśmy ten film. Był u nas panel ekspercki, gdzie wystąpiło 3 eksperta, które opowiadali o życiu Polaków, Ukraińców. Także odbył się koncert i na koniec poczęstunek. I to było takie, uważam, mocne wydarzenie, ogromne wydarzenie, które zebrało pełną salę, gdzie nawet ludzie wszystkie się nie mieścili. Tak słyszymy, to działań, pomysłów i potrzeb jest cała masa w waszej organizacji. W związku z tym nasuwa mi się tutaj kolejne pytanie, w jaki sposób rekrutujecie i docieracie do wolontariuszy? Czy każdy może być wolontariuszem? Czy jak ich pozyskujecie? Każda chętna osoba zawsze często pisze na swojej grupie posty, gdzie opowiadam, co robią nasze wolontariusze, czym się zajmują, dodaję zdjęcia, filmiki. I myślę, że tym takim czymś ja zachęcam tych ludzi, którzy przychodzą i mówią, ja bym chciała też przychodzić i też wspierać i też pomagać. I gdy osoba nowa do nas przychodzi i ja mówię, dawajcie tak, spróbujemy.
przyjdźcie do nas wtedy, albo zróbcie to, my zobaczymy, czy wam się spodoba z nami współpracować. No i oczywiście każda osoba, która przychodzi bodaj raz, to już nie chce od nas iść. I tak się wiąże nasz wolontariat. Mamy po prostu wspaniałą ekipę. Ludzie naprawdę wspierają. Mamy oddzielną oczywiście grupę wolontariuszy, gdzie zawsze może każdy podzielić się, jak dzisiaj minął dzień, jak oni się czuli w tym wolontariacie, właśnie w tej na przykład akcji czy w innej. I ja zawsze wiem na przykład, bo nie każda na przykład osoba nadaje się do pracy z uchodźcami, bo też są uchodźcy i też człowieka tak samo boli. Wtedy naprawiam w wolontariat bezdomności. I osoba tam na przykład siebie znajdzie więcej. Mam wolontariuszkę, która ciągle pracuje z patrolem. Wyjeżdża każdy wtorek, nawet i w piątki. Ona, mało z tego, że ona pracuje po 12 godzin, ona jeszcze jedzie w ciągu tygodnia na nocny patrol. I jej to pasuje. Starsze kobiety, emerytki wolą przyjść i posiedzieć sobie z bezdomnymi. Czyli wiesz, Mariusz, jak to wygląda? To jest naprawdę fajna taka integracja. Bo ja zawsze mówię, to, że my pracujemy tu z bezdomnymi Polakami, to pracują z nimi bezdomni Ukraińcy, które na dzień dzisiejszy nie mają doma. Dom stracony, dom zbombardowany i nie mają gdzie wrócić. Czyli oni te same bezdomni. I to jest taka integracja. Oni mają o czym porozmawiać. Naprawdę mają. U nas wiąże się mocna integracja. I tak pierwsze co, no to jakby zachęcasz ich do tego właśnie poprzez media społecznościowe, co już zrobiliście, pokazujesz i opowiadasz o tych swoich doświadczeniach. Wywiązują się, znajdują się chętni, którzy na te potrzeby różne i pomysły odpowiadają. Dobierają się pewnie też troszeczkę na zasadzie różnych właśnie potrzeb. Czasami jest to właśnie podobny temat, czują po prostu taką potrzebę, żeby podzielić się swoim doświadczeniem życiowym i w ten sposób nie są wykluczeni, tylko też w jakiś sposób zaangażowani, integrują się właśnie, czują się potrzebni, docenieni. Ty też, tak tutaj słucham, potrafisz dobrze to dobrać, zmodyfikować i jesteś uważna na to, kiedy kogo, gdzie obsadzić, w jakim obszarze. I to na pewno ich motywuje, tak? No bo jednak oni potrzebują takiego wsparcia, takiego monitoringu i kontaktu z drugim człowiekiem, tak? Natomiast tak, jeszcze mam takie kolejne pytanie, czy są jakoś specjalnie przygotowywani, czy są szkolenia jakieś? Bo są jakieś, rozumiem, spotkania integracyjne, gdzie się wymieniam doświadczeniami, ale zanim wejdą w wolontariat, czy mają jakieś specjalne przygotowanie, czy to jest na zasadzie właśnie takiego obserwowania przez ciebie ich reakcji i zmiany wolontariatu i po prostu tyle, ta obecność twoja jest tutaj wystarczająca? Czy jednak jakoś merytorycznie trzeba ich najpierw do pracy przygotować, bo są to różne tematy, czasami też ciężkie? Zdziwię się, ale szkoleń tak naprawdę było bardzo mało. My się szkolimy nawzajem, tak naprawdę. Jeżeli jasne, że pierwszy raz człowiek przychodzi, to konkretnie szkole opowiadam, co i jak ma to wyglądać, jak człowiek w tej sytuacji musi się zachować, jak zrobić w tą chwilę, tak? I to jest takie szkolenie krótkie, to nie jest godzinowe szkolenie, a tam z 10-15 minut po historii, co my robimy w dany moment. A już jak zaczyna się ten wolontariat, to my naprawdę nawzajem się uczymy jeden od drugiego, bo każdy człowiek to jest osobistość inna. Na przykład ja uczę się od swoich wolontariuszy sporo rzeczy, a oni uczą się ode mnie sporo rzeczy. To jest takie szkolenia nawzajem i tak ciągle, już drugi rok. Czyli instruktaż wstępny na początek, krótko, treściwie i konkretnie, tak. A w trakcie sami nawzajem dajcie sobie informacje zwrotne,
Uczycie się na swoich błędach, sukcesach, jak dalej działać i wymieniacie się różnymi doświadczeniami. Rozumiem, że wolontariat ten wasz ma wiele też sukcesów, bo jeżeli są ludzie, jeżeli jest zadowolenie, jeżeli jest pozytywna energia, to są sukcesy. O nich jeszcze powiem, bo tutaj myślę, że to warto na ten punkt zwrócić uwagę. Natomiast jak wy celebrujecie? Czy macie jakiś patent na wspólną celebrację tych sukcesów, czy takich rzeczy, które wam się udało zrealizować z wolontariuszami? Nie wiem, jakieś spotkanie na przykład? Ja myślę, że cały wolontariat to jest sukces. Tak moim zdaniem jest. Na przykład sukcesem jest, bardzo ważnym dla mnie sukcesem jest to, że wiesz, Mariusz, inaczej jak jesteś obywatelem Polski i jesteś tu wolontariuszem, masz tu rodzinę, masz tu kolegów, tak? Odpracował swój dzień, poszedł gdzieś w wolontarinie, i tam sobie wracasz do swoich, do Ukrainy, jest absolutnie inna sytuacja. I uważam, że to, co ja zaraz powiem, to jest naprawdę ważny sukces. Ludzie przyjechali tu i samotnie, i z rodzinami nie przyjechali, oni uciekali od wojny. I na dzień dzisiejszy moi wolontariusze, oni są już tak związani, oni się porobili grupkami, kolegują grupkami, świętują i Wigilię, i Wielkanoc, wszystkie święta razem. Razem chodzą gdzieś na spacerze w wolnej chwili, gdzieś się spotykają, przekazują różne informacje jedna drugiej, wspierają jedna drugą. Oni się w tym wolontariacie tu znalazły. A gdy pamiętam, jak na przykład te panie przychodzili pierwsze dni, i oni ciągle płakali, bo oni nie wiedzieli, co oni mają ze sobą zrobić, a jak najbardziej to emerytki, że ani pójdą do pracy faktycznie, ani nic. I ja myślę, że sukces jest najlepszym tym, że ludzie się odnalazły tu. I nieważne, czy wiadomo, wiesz, jak to wygląda wolontariat, nie pomożesz całemu światu i nie jesteś słoneczkiem, żeby każdego ogrzeć. I liczymy, że jeżeli my pomogliśmy jednej osobie, to my już uratowali świat. I to jest sukces. No tak, to, że po prostu ludzie wyszli, zdecydowali się na wolontariat, znaleźli tutaj swoją przestrzeń, na chwilę zapomnieli, dzięki temu, że zaczęli pomagać innych o swoich jakichś takich troskach dnia codziennego i skupili się na różnych działaniach, a przy okazji weszli w jakieś nowe grupy, które sobie nawzajem już pomagają i to jest na pewno niewątpliwy sukces. O tym dużo mówiliśmy w zeszłym roku. Dużo tutaj Tatiana podjęłaś też takich działań animacyjnych. Bardzo dużo zainwestowałaś w swoją edukację, w swój rozwój, żeby też rozwinąć ten wolontariat w swojej organizacji. Zaowocowało to z bardzo dużym sukcesem, bo na ostatniej gali wolontariatu byłaś laureatką konkursu Koordynator i Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności. Zostałaś uhonorowana właśnie w tym plebiscycie. Jak się wtedy czułaś? Stojąc na scenie i słuchając tych słów o sobie. Nie było ciężko oddychać, naprawdę. Mi było tak ciężko oddychać, naprawdę. Po pierwsze to, że wygrałam i to było tak, no wygrałam. A już naprawdę jak weszłam tam na scenę, to normalnie mi brakowało powietrza od tego. Ja nie mogłam w to uwierzyć. Już wtedy ja zrozumiałam, do czego ja doszłam, jak doceniona jest moja praca, że naprawdę ktoś mnie w końcu docenił, że naprawdę coś robię i czegoś zasłużyłam i normalnie mówię ci, że od tego wszystkiego, od tych emocji mi było ciężko oddychać. Pełne zaskoczenie, ale tak, rzeczywiście widziałem, było wzruszenie, był uśmiech na twarzy, była potem wspólna celebracja w swoim gronie, także cieszę się, że też to dodało ci skrzydeł i jakieś takie nowe pole do działania
się stworzyło, jakieś pomysły, bo później jeszcze zrealizowaliśmy kolejne działanie, także cieszę się, że to dalej owocuje i ten wolontariat się rozwija. A jak na to reaguje twoja rodzina, najbliżsi? Oni wspierają cię w tym wolontariacie, czy na przykład uważam, że to jest twoja działalność i my robimy swoje, a ty realizuj się właśnie w wolontariacie? U mnie każdy jest zaangażowany. Oni zawsze mówią, nie angażuj nas, nie ruszaj nas, bo ty tam świat ratujesz, a my tak nie umiemy, my tak nie możemy i w ogóle ja tam na przykład mąż, ja tam zajęty, ale siada w samochód i kiedy jest potrzeba, zawiezie, przywiezie, odwiezie. Córka też, aj to mi się nie chce, ale przychodzi na wszystkie wydarzenia, monitoruje, robię. Też uważam, że to jest też taka działalność wolontaryjna, bo mogło sobie dziecko, 17-latka pójść w ten czas sobie z kolegami czy z koleżankami, a ona przychodzi, na przykład tam transmisję prowadza, jeszcze coś tam, na przykład tam organizował właśnie Tropiceli, organizowali, przyjechał Brian Allen i takie spotkanie muzyczne z dziećmi z Ukrainy. I moja córka z koleżanką się zgodziła przyjść, czyli już nie tylko moja rodzina, a już rodziny koledzy i koleżanki moich dzieci też zaangażowani. Oni przychodzą, pomagają, wspierają. Ukraina, moja rodzina w Ukrainie, to tam zawsze wow, czy mamy kciuki, nigdy, czyli za cały czas od 14 roku. Jeszcze w 14 roku mi tak mówili, Tatiana, to jest za ciężki dla ciebie wolontariat, ty kobieta, no gdzie ty będziesz tam jeździć samochodami? No, ogólnie to było gorzej w 14 roku, aniż teraz. Teraz to ja wszyscy razem i wszyscy nawzajem się wspieramy, angażuję w napisanie tekstów, poprawki tekstu, wysyłam im teksty poprzednie, tak, które ja gotuję tam na przykład na jakiś tam występ, na jakąś imprezę czy na jakąś akcję, to zawsze cała rodzina sprawdza to wszystko, czyli u mnie każdy jest zaangażowany. I jeszcze chcę się pochwalić, jakby dodać, że dla swoich wolontariuszy i ogólnie dla osób chętnych teraz organizuję, odezwała się moja koleżanka psycholog, psychoterapeuta już teraz, która już się wyszkoliła, dostała kwalifikacje w Polsce, przeprowadzi 5-dniowe takie zajęcia, jak walczyć ze stresem samej sobie, czyli jak człowiek może sam sobie pomóc w stresowej sytuacji. I ja myślę, że wszyscy moi wolontariusze, bodaj wszyscy, przyjdą na tych 5 zajęć i ja ich też tym samym chcę wesprzeć. Jak najbardziej to jest te nocne patrole. I ja myślę, że to będzie fajnie. Na pewno. Tatiano, a jakie ty masz marzenia? Halo? Jakie masz marzenia? Halo? Teraz ty, nie jako wolontariuszka, tylko jako człowiek. Ja chcę na urlop. Na urlop. Ja chcę na urlop. Rozumiem, czasu dokładnie. Pandemii nie byłam na urlop. Dokładnie takie samo mam marzenie jak ty ostatnio. Także tak, Tatiana, czekamy na połączenie jeszcze z Tatianą. Także oczywiście wspieram to marzenie, bo ci, co pracują w wolontariacie, organizują wolontariat, wiedzą dokładnie, o czym mówimy, że to jest praca 24 godziny na dobę, bo potrzeb jest więcej niż możliwości czasami pomocy i to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast super, że właśnie jest to wsparcie w najbliższym, w otoczeniu, bo to też motywuje i pozwala na taki oddech. Tatiano, ja bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja tylko chciałam dodać, jeżeli chodzi o marzeniach. Wiesz, to jest moje takie na pewno moje osobiste marzenia, ale na pewno wiesz, o czym marzy każdy Ukrainiec. Tak. Tego ci życzę, żeby te wszystkie marzenia, żeby to dobro się rozwijało i wpłynęło na pozytywne zakończenie wszystkich spraw, również tych
tych trudnych. Natomiast gratuluję Ci tego dziesięciolecia zmiany wolontariatu, zmiany jego wizerunku, rozwoju, tak? Bo to jest, to są milowe kroki właśnie w podejściu i też takiego poglądu z zewnątrz na wolontariat, bo dzięki takim osobom jak Ty jest możliwość właśnie wpływania na to, żeby wolontariat był profesjonalny, postrzegany poważnie i żeby miał wsparcie, bo oczywiście my dużo robimy, ale to nie jest bezkosztowe, nie jest obarczone wysiłkiem i różnymi czynnikami, które trzeba też tutaj dodać i jest to konkretna pomoc. Także ja Ci bardzo też dziękuję za pokazanie swojego punktu widzenia, za pokazanie swoich doświadczeń, bo być może będą one dla kogoś inspirujące i też dzięki temu ktoś coś dla siebie weźmie i też będzie mógł w swojej placówce rozwijać swój wolontariat. Gościem była Tatiana Nikolajewska z punktu pomocy migrantom i uchodźcom Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Jeżeli chcecie, żebyśmy realizowali dalej takie spotkania, nie zapomnijcie nas wspierać na Patronite, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żebyśmy dalej mogli się rozwijać i takich pięknych gości podejmować jak Tatiana. Dzięki serdeczne i do zobaczenia za miesiąc. Pa!